Cześć, tutaj Tumek.pl z browar Gdynia.com. Dzisiaj 17 marca. Wobec tego, skoro w kościele rzymskokatolickim dzień liturgii świętego Patryka, dzisiaj będziemy pić zielone piwo. Żartowałem. Ale tak naprawdę faktycznie 17 marzec to takie trochę naciągane święto browarników. Mówi się, że w Irlandii pije się zielone piwo, co do końca nie jest prawdą. Niestety święto to zostało troszeczkę skomercjalizowane i tak naprawdę w Irlandii nie pije się zielonego piwa, no chyba że ze względu na turystów. No to tak, którzy oczekują tego kufla zielonego piwa, ale jeżeli poczytacie sobie Wikipedię, no to równie dobrze dzisiaj jest święto dzbana whisky Patryka, który według legend, podań, generalnie święty Patryk to jest taki Mieszko, który ochrzcił Polskę, i święty Wojciech, który poległ, i jego relikwie są dzisiaj świętymi, bo i ochrzcił Irlandię, podobnie jak Mieszko, no i był takim patronem Irlandii, ale co ciekawe również Nigerii. Poza tym ja tutaj wspomogę się danymi. Jest uważany za patrona fryzjerów, bednarzy, kowali, górników, upadłych na duchu, inżynierów oraz opiekuna zwierząt domowych. Nic o piwie nie ma tutaj miejsca o piwie, no ale tak jakoś się stało, że 17 marca on umarł, bodajże 461 roku. Jego atrybutem był liść koniczynki, co prawda biały liść koniczynki, którym tłumaczył chrześcijanom istotę trójcy, że trzy listki to jednak jedna koniczynka, więc tak samo trójca, trzy osoby to jest jedna, a jedna to są trzy osoby. Nie mogli tego pojąć. No i tak dzisiaj się Irlandczycy przebierają na zielono. Ci, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku, spopularyzowali właśnie picie zielonego piwa, którego my dzisiaj nie będziemy pić, bo uważam, że jest to coś ohydnego. Irlandczycy sławią, są znani z piwa, ale nie zielonego, a takiego, którego dobrze znacie. Co prawda w gwarze piwowarów nazywa się dry stoutem, ale Guinness każdy chyba słyszał, czyli stout. Dzisiaj wypijemy wobec tego stouta. Stouta z browaru kontraktowego, czyli browar Kopyra oraz browar Widawa. Powiem wam, że jest to jedna z ładniejszych etykiet, które z tego browaru zostały wypuszczone. Tak, tutaj macie znowu mnie pijaka, data 11 marzec, a więc lekko podacie, ale jeżeli chodzi o stouta, to nic nie szkodzi. Browar Kopyra, browar Widawa, Kawka, Jack Do po angielsku. Jakie tutaj informacje? Czarny kapsel, butelka 03. Otóż mamy do czynienia z ekstraktem 12,5. Alkohol 5% objętościowo. Piwo jest ciemne w stylu coffee stout, czyli dwa piwa w jednym, które lubię, czyli stout, taka paloność, ale też i kawa. Niepasteryzowane, niefiltrowane składniki: woda, słód jęczmienny, a w nim pale, monachijski, słody pszeniczny, czyli jasny i czekoladowy pszeniczny, bardzo ciekawa sprawa, palony jęczmień, czyli taki stoutowy dodatek, kawa arabika, chmiel. Chmiel to Chinook, Galaxy i Cascade, czyli fajne, wyważone chmiele. Drożdże S04, czyli też takie typowe przechowywanie 0 do plus 4 stopni Celsjusza. www.browarwidawa.pl. Słuchajcie, chyba jedna z lepszych stonowanych stautowo-kawowych etykiet. Oni zawsze tam wypuszczają jakieś zwierzątka. Wobec tego Kawka jak najbardziej pasuje. Jako ptak otwieramy. Podchodzi piwko. Bardzo fajne. Jako że piwo dwa w jednym, piwo, które lubię, wobec tego postarałem się o piękny pokal. Tak to wygląda.
jeszcze raz. Teraz tak. Barwa. Nie, no może jakaś tam rubinowa, ale raczej ciemna. Raczej ciemna. Piana świetna, drobno pęcherzykowa. Gdzieś tak mniej więcej na jednego palca. Możecie zauważyć piękne, drobne pęcherzyki. Piana w kolorze brudnym, takim kremowo, właśnie cappuccino. Jeszcze nie wypiłem, a widzicie jak ładnie oblepia, czyli naprawdę może być dobrze. Aromaty, wow, aromaty właśnie, przede wszystkim bije we mnie kawa, ale też chmiel. I co ciekawe, nawet troszeczkę alkoholu czuję, chociaż tutaj jak czytałem jest tylko 5%, ale może on przy okazji, albo to są może słody palone. Na zdrowie, próbujemy. Mój znajomy poprosił o łyżeczkę cukru. To jest to. Słuchajcie, jeżeli lubicie kawę i lubicie ciemne piwo, piana jak widzicie trwała, ładnie oblepia szkło. Jeżeli lubicie aromat jeszcze kawy, nie tylko smak, to polecam. To jest to, co powinno się degustować na dzień świętego, tak zwanego świętego Patryka. Jest to święty w religii rzymskokatolickiej, ale też i prawosławnej, żeby było ciekawe. Tak w ogóle był Celtem. Urodził się jako Celt. Piwo jest przedniej klasy, powiem wam tak. Znaczy, jest to chyba jedno z pierwszych piw, które tak naprawdę pasuje mi. Najmniej pasowało mi, ale chyba na tym zależy właśnie takim browarom, wywołuje zainteresowanie. Generalnie Rajno średnio mi pasował, szczerze powiedziawszy, ale znam ludzi, którym bardzo pasował. Natomiast kawka, ciemna kawka, czarna, bo jeszcze mam jasną w piwnicy, jest świetna. Znaczy to jest to, czego oczekuję, krótko mówiąc, po staucie. Zobaczcie, piana opada delikatnie, tworzy tak zwaną firankę. A więc jak najbardziej jest w temacie. Piana się robi. Nadal jest drobno pęcherzykowa. Tu co prawda u góry tworzą się jakieś większe, ale to nie ma, to jest bez znaczenia. Słuchajcie, aromat kawy jest świetny. Czuć aromat palony, czyli tak jak powinno być w staucie. Piwo jest lekko cierpkie, co uwielbiam wręcz. Więc jeżeli macie okazję gdzieś jeszcze nabyć, to piwo jest, no jak mówię, no być może gdzieś jeszcze będzie jakaś partia. Świetna kawka, czyli palony stout. Stout kawowy, robiony przez Tomka Kopyrę i według receptury Tomka Kopyry, a robiony w browarze Widawa. Coś wspaniałego. Znaczy być może, no czuć tak, czuć kawę, czuć czekoladę. Najmniej, szczerze powiedziawszy, czuję chmiel Galaxy. Za to osobiście, może dlatego, że lubię go najbardziej, wyczuwam Chinooka. I oczywiście palony jęczmień, czyli takie elementy palone. Trudno mi powiedzieć, no generalnie, czy ktoś to lubi. Jeżeli lubicie ciemny chleb, razowy chleb, to polecam. Jak widzicie, piwo świetnie pijalne. Czy w ogóle, no wysycenie, powiem tak, nie widać tego wysycenia, ale ono jest, ono się pojawia jeszcze na języku, świetnie ten chmiel, tą końcówkę, końcówką, zaznaczone jest na końcówce, co tu dużo mówić. 8 na 10, no powiedziałbym nawet, że 10, ale boję się tej dziesiątki, przyznać, że 8 na 10 od browaru Gdynia.com, polecam kawkę ciemną, czyli Coffee Stouta. Świetne piwo do degustacji.
na Dzień Patryka. Nie pijcie zielonego badziewia, jakiegoś tam barwionego, no wiem, że środkami spożywczymi, ale no nie pijcie. Pijcie stauty na Dzień Patryka, wypijcie dzisiaj również stauta. Polecam Wam kofi stauta z browaru Koopera i Widawa. Coś świetnego, a więc do następnego wpisu. Na zdrowie!